Dominik Kubicki, dzień dobry. I Kinga Szczepania. Zapraszamy na panoramę, której materiały można komentować na naszym portalu www.pyrzycka1.pl. Tam też znajdą Państwo najnowsze informacje. A jeżeli już przy informacjach jesteśmy, to zobaczmy, co w dzisiejszym programie. Pyrzyczanie przeciw norkom. Bakterie w pyrzyckiej wodzie. Fałszywy alarm w gimnazjum. Kondycja szpitala powiatowego. Nowa ścieżka rowerowa. Liczenie wiernych. Remont frontu kościoła. Sokół zremisował z Mieszkiem. W czasie ostatnich sesji Rady Miejskiej radni dyskutowali na temat hodowli norek w Pyrzycach. Zagrożenie jej powstania jest duże, ale przyjęli oni zmiany, które doprowadzą do zmian planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym zablokują budowę hodowli w naszym mieście. Powstał także społeczny ruch, który zbiera podpisy i argumenty mające na celu zablokowanie inwestycji. Budowa fermy norek w Pyrzycach stała się na tyle realną inwestycją, że mieszkańcy postanowili wziąć sprawy we własne ręce i zorganizowali akcję zbierania podpisów przeciw jej budowie. Jest ich już ponad 1000. Tutaj mamy listę złożoną 14 sierpnia bieżącego roku. Wpłynęła oczywiście tutaj do rady i do burmistrza. Pyrzyccy radni oraz urzędnicy, aby zablokować możliwość powstania fermy, podjęli działania mające na celu zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Pyrzyc. Pierwszym krokiem jest zmiana studium zagospodarowania przestrzennego. Kiedy takiej zmiany możemy się spodziewać po przyjęciu tego studium? To już zależy od tego, jak szybko uporają się z tym tematem pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Jeżeli chodzi o tą konkretną inwestycję na tym terenie, o którym mówimy w obrębie numer 13, to mam zapewnienie przekazane na posiedzeniu Komisji Budżetu, że będzie to październik, ewentualnie listopad tego roku. Czyli wtedy Rada na październikowej albo listopadowej sesji będzie to głosować? Uchwalimy plan zagospodarowania przestrzennego na ten kawałek gminy. Jednak odpowiedź na pytanie, czy inwestorzy mają możliwości mogące spowodować budowę, jest jednoznaczna. Mają. Niestety mają. Ale każdą ewentualność będziemy tworzyli takie możliwości, które będą temu przeciwdziałały. Bo hodowla norek to producent wielu zanieczyszczeń. Łapki, łebki, flaki, osady ściekowe, osady z podczyszczalni, jeśli taka będzie zainstalowana, kategoria druga, kategoria trzecia, padłe sztuki, mączka. Tak więc to wszystko będzie przez Pyrzycę przejeżdżało. Nie tylko będzie to problem nasz tutaj, sąsiadów i ulicy Czerwonomuńskiej, na której mieszkam, jak również ulicy Lipiańskiej, ulicy Warszawskiej, tylko będzie to problem całości Pyrzyc. Wytwarzania tak wielu zanieczyszczeń zabrania polskie prawo. Niewykluczone, że wzorem innych miejscowości w Pyrzycach również odbędą się protesty. Zanosi się na protesty w Pyrzycach? Zanosi się na protesty tutaj z naszej strony, ze strony, którą prowadzimy tutaj. Przede wszystkim moja narzeczona Ola i ja, tak uzupełniając niektóre argumenty, no mamy wiadomości, że będą protesty i ludzie piszą petycje, podpisują się, nadal chcą się podpisywać na petycję, która już została złożona. Co chwilę mamy telefony, zresztą pan tutaj Miłosz tak samo ma tych telefonów sporo, dlatego się tą sprawą interesujemy. No i chcielibyśmy, żeby ta sprawa była pozytywnie dla nas rozwiązana. Na temat budowy fermy przez firmę z Drzenina w czasie ostatniej sesji wypowiedział się burmistrz Pyrzyc. Ta firma rozmawiała z gminą Pyrzyce już dużo wcześniej. Na tym spotkaniu zaprosiliśmy, to było z naszej inicjatywy, to było po tych wszystkich spotkaniach, które tutaj mieliśmy i przedstawiliśmy jednoznaczne stanowisko, też było to z naszej inicjatywy, przedstawiliśmy jednoznaczne stanowisko, jakie prezentuje i Rada Miejska, i my jako organ wykonawczy tej firmie, że nie chcemy, żeby na terenie naszej gminy były budowane fermy nowe. Mieszkańcy Pyrzyc są ze sobą zgodni. Ferma powstać nie może. Może nam pani powiedzieć, co pani sądzi o pomyśle hodowli norek w Pyrzycach? Oj nie, to już nie, naprawdę to nie powinno być tego smrodu.
Ja myślę, że to jest chore. Wszyscy wyganiają je ze swoich krajów. Dlaczego nie robią tego u siebie? Dlatego, że im tam nie pozwalają. Ja uważam, że to nie powinno być gdzieś w pobliżu jakichś miast, osiedli i tego. To powinno być gdzieś w ogóle poza... No w szczerym polu, bo to smród i tego to nas dobije. Przerażeniem, myślę. W czwartkowy poranek mieszkańcy Pyrzyc zostali poinformowani o pojawieniu się w wodociągach bakterii z grupy coli. O szczegółach sprawy mówi powiatowy inspektor sanitarny. Dzisiaj rano Pyrzyc obiegła informacja o tym, że woda w naszym mieście została skażona. Dokładnie 18 września w poniedziałek pobraliśmy do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu. To było w hydrofodrowni po uzdatnieniu i rzeczywiście wyniki badań wykazały, że znajdują się co prawda w niewielkiej ilości bakterie typu coli, przy czym chciałabym tutaj uspokoić społeczeństwo lokalne. To są bakterie wskaźnikowe, które w jakiś tam sposób nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia. Na dzień dzisiejszy po oszacowaniu ryzyka wpływu na zdrowie podjęliśmy decyzję i wydaliśmy warunkowe dopuszczenie wody do spożycia na administratora, czyli Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne. Wydaliśmy decyzję, w którym zobligowaliśmy do dnia 24 zapewnienie wody, w którym jakość byłaby prawidłowa. W tej chwili trwa oczywiście chlorowanie tej wody. Mieszkańcy zostali poinformowani o przydatności wody do spożycia. Woda do celów gospodarczych jak najbardziej się nadaje, natomiast do celów spożywczych no niestety nie trzeba tą wodę przygotować. Po 24 września pobieramy kontrolnie próbki do badań i po tym terminie oczywiście będziemy mieli świeże wyniki i wtedy podejmiemy decyzję, czy wodę dopuścić do spożycia, czy nie. W jakim miejscu znalezione zostały bakterie? Bakterie, które znaleziono w miejscu, znaczy po spuszczeniu wody do poboru próbek. Jest takie miejsce na stacji uzdatniania wody. Woda jest po uzdatnieniu, w związku z powyższym tam się dokonuje badania próbek tej wody. No i to są to rutynowe działania. Co 2 tygodnie woda jest badana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz przez akredytowane laboratorium, z którym PPK ma podpisaną umowę. To musi być dozorowane w ten sposób. Otóż znaleziono śladowe ilości bakterii z grupy coli, z tym, że nie są to bakterie chorobotwórcze, tak jak powiedziałem wcześniej. Nie zagrażają w żaden sposób życiu ani zdrowiu mieszkańców Pyrzyc. Czy wiadomo, skąd te bakterie się wzięły w tych wodociągach pyrzyckich? Na pewno nie ma bakterii, tak jak mówiłem na sesji, nie ma bakterii na ujęciu, czyli zbadaliśmy studnie, studnie są pozbawione tutaj drobnoustrojów. Badamy, w jaki sposób doszło do skażenia tymi bakteriami, natomiast na tą chwilę nie jestem w stanie podać dzisiaj przyczyny skażenia, gdzie ono nastąpiło. W czwartek o godzinie 10 Pyrzycka Komenda Powiatowa Policji otrzymała anonimowe zgłoszenie o podłożeniu bomby w pyrzyckim gimnazjum. Miała ona wybuchnąć w samo południe. Na miejsce natychmiast wysłano jednostki policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej. Jak się okazało, alarm był fałszywy, natomiast sprawca został zatrzymany przez policjantów. W gimnazjum został ogłoszony alarm bombowy. Tak, dostaliśmy około godziny 10 informację na telefon alarmowy od anonimowego mężczyzny o tym, że zgłoszenie dotyczyło tego, że około południa w gimnazjum w Pyrzycach ma wybuchnąć bomba. Tak? No, naturalną koleją rzeczy są nasze natychmiastowe działania. W tej chwili, jak pan widział, mamy ewakuowaną szkołę, czyli wszystkich pracowników, wszystkich uczniów. Budynek w tej chwili jest już po sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń, takim dokładnym sprawdzeniu pod kątem ujawnienia ładunku wybuchowego ewentualnego. I w tej chwili oczekujemy na dalsze działania. Szpital powiatowy w Pyrzycach cały czas się rozwija. Mimo zamknięcia porodówki i oddziału ginekologicznego, pyrzycka placówka oferuje usługi na wysokim poziomie. Rozbudowany został zakład opiekuńczo-leczniczy, a oddział ortopedyczny otrzymał nowe łóżka.
Pogłoski o likwidacji szpitala w Pyrzycach krążą po mieście od pewnego czasu. Dementuje jednak dyrektor placówki. Ponadto jest robione wszystko, aby szpital nie został przekształcony w spółkę. Taki kierunek jest obrany przez dyrekcję szpitala, jak i przez zarząd powiatu, że będziemy się starali wszystko zrobić, żeby ta jednostka miała tą kondycję ekonomiczną jak najlepszą. Rozbudowany został zakład opiekuńczo-leczniczy, który od września wchodzi w skład administracji całego szpitala. Do tej pory było to 32 łóżka, teraz mamy 70-łóżkowy, czyli w sumie szpital w tej chwili ma po tych zmianach organizacyjnych 190 łóżek, a miał 150, więc tutaj widać, że jednostka się rozrasta, rozbudowuje się i rozwija się. Szpital został wyposażony również w specjalistyczne łóżko znajdujące się na oddziale intensywnej terapii, a na oddziale ortopedyczno-urazowym wymienione zostały wszystkie łóżka. To jest nasza perełka, ten oddział. Rozbudowujemy go i staramy się, żeby pacjenci w nim się czuli bardzo dobrze. Pyrzycki szpital otrzymał już zwroty za zabiegi ponadlimitowe i między innymi to przyczyniło się do poprawy jego kondycji finansowej. Będziemy się starali, żeby tą sytuację ekonomiczną jeszcze bardziej poprawić. W ostatnią niedzielę w pyrzyckiej parafii świętego Ottona odbyło się coroczne liczenie wiernych. Staraliśmy się naprawdę dobrze policzyć, myślę, niemalże do jednego człowieka, z dokładnością do jednego człowieka. Na 11 tysięcy parafian w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło 2300 osób, co daje około 21%. Udział, jak to mówią po łacinie, dominicantes, czyli tych dzień pański czczących, to jest właśnie ta liczba 2300, a tych comunicantes, czyli idących do komunii świętej, jest też o dziwo jakby bogata grupa, bo to mniej więcej w tej liczbie będących w niedzielę w kościele 50% przystępuje do Komunii Świętej, co by świadczyło o takiej już dużej dojrzałości i urobieniu i rozumieniu sensu całego udziału w Eucharystii. To jest dobry taki znak. Jednak jak przyznaje ksiądz proboszcz, w grupie 2300 osób około 1000 uczęszcza na Eucharystię co drugą lub trzecią niedzielę. Największą liczbę wiernych gromadzi msza święta dziecięca odprawiana o godzinie 13:15. Jeśli chodzi o ilość ludzi, jest na tym przy świętej w zasadzie najwięcej. Może nawet sięgać do 400 osób na tym przy świętej. Może też dlatego, że się spotkało to wszystko z rozpoczęciem roku i z powołaniem jakby do istnienia takiej grupy scholi tej dla dzieci dziecięcej z rodzicami. I to jest taka bardzo cenna, miła inicjatywa. Pyrzycka policja poszukuje mężczyzny, który 16 września włamał się do jednego z mieszkań w naszym mieście. Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach popołudniowych. Po wyłamaniu zamków w drzwiach wejściowych sprawca wszedł do jednego z mieszkań na osiedlu pod Lipami, skąd ukradł biżuterię o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę, proszony jest o kontakt z Komendą Policji w Pyrzycach pod numerem telefonu 91 577 95 11 lub drogą mailową na adres komenda@pyrzycepolicja.gov.pl. We wtorek mieszkańcy miasta i przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli w obchodach 74. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W kościele parafialnym odprawiona została msza święta, natomiast po niej złożono wieńce kwiatów pod pomnikiem katyńskim. Po odbudowie w latach 60. całego kościoła parafialnego pyrzycka świątynia doczekała się w końcu remontu frontu wieży. Odpadają kawałki zmurszałej cegły, często wypadają całe takie placyki razem z tak zwanym wypełnieniem, z fugą. Pewno dlatego, że wtedy, kiedy odbudowywano kościół w latach 60., sądzę, że nie do końca się przyłożono do dobrego wypełnienia tych fug. Używano pewno trochę za dużo cementu i to źle pracowało i to po prostu porozsadzało te cegły. Też jest to ta część kościoła najbardziej widoczna. Większość ludzi jadących przez nasze miasto przejeżdża obok tej świątyni, widzi tą świątynię i jej stan.
No i taki właśnie pokaleczony pod spodpadanymi cegłami, no widok jest bardzo taki niesympatyczny. No a na wiosnę przypada taka, nazwijmy, pełna, okrągła rocznica chrztu Pyrzyczan pierwszych. Pewno będzie bardzo jakoś trzeba uroczyście tą rocznicę obejść. Pewno trzeba się spodziewać gości, sądzę, że i z Niemiec, z Bambergu będziemy prosili. No więc, no przynajmniej ta zewnętrzna ściana, która się najbardziej rzuca w oczy, chcemy, żeby była zrobiona tej jesieni. Zauważyłaś, że od pewnego czasu w Pyrzycach jest coraz więcej rowerzystów? Zauważyłam, ale mało tego. Mają oni nawet własny klub rowerowy. I właśnie dla wszystkich fanów rekreacji na dwóch kółkach, czy to należą do klubu, czy też nie, mamy dobre informacje. 9 września burmistrz Pyrzyc podpisał z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego umowę na budowę dalszego ciągu pyrzyckiej ścieżki rowerowej. A ta ścieżka będzie kontynuacją rozpoczętej w poprzedniej kadencji inwestycji, czyli będzie przebiegała od momentu zakończenia pierwszego etapu ścieżki rowerowej, czyli od ulicy Ciepłowniczej do granicy gminy z gminą Przelewic. Będziemy musieli jeszcze mieć wkład własny. I jesteśmy przygotowani na to, żeby ten wkład własny, zresztą mamy go zaplanowanego w budżecie i będziemy dążyli do realizacji tej ścieżki. Przewidywany koniec tej inwestycji to jest na czerwiec 2014 roku, jest to praktycznie niedługi dosyć czas. Umowa została podpisana dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Tak jest, to pieniądze unijne, które staramy się w miarę proporcjonalnie wydawać na terenie naszego województwa, ale wiemy, że te proporcje są zachwiane, bo one w dużej mierze zależą od tego, od możliwości i aktywności beneficjentów. Ja bardzo się cieszę, że na terenie powiatu pyrzyckiego podpisujemy kolejną umowę, bo wciąż mam takie poczucie, że jeszcze warto w tą ziemię więcej zainwestować i stąd cieszy ta lokalna aktywność. Mam nadzieję, że ta ścieżka będzie naprawdę dobrze przyjęta przez mieszkańców. 14 września na własnym boisku Sokół zremisował z Mieszkiem Mieszkowice 2-2. Obie bramki strzelił Marcin Młodojewski. W 47 minucie czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Krystian Piwiński, który będzie musiał pauzować w następnym meczu. Zostanie on rozegrany 22 września z Myślą Dargomyśl. Kolejny mecz w Pyrzycach odbędzie się 28 września o godzinie 16 z Orłem Pęzino. Natomiast 18 września Sokół rozegrał mecz Pucharu Polski, jedną z pierwszych rundeń eliminacyjnych z Fagusem Kołbacz. Mecz zakończył się porażką Pyrzyczan 4-1. Sokół grał jednak w mocno okrojonym składzie. Pan Krystian Piwiński, kapitan i bramkarz Sokoła Pyrzyce, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mecz co prawda zremisowany, ale pierwsze miejsce udało Wam się obronić. Może pierwsze miejsce cieszyć, ale gra nie satysfakcjonuje, takich meczów się nie remisuje. Powinniśmy wygrywać. Jeżeli mamy mówić o awansie do klasy wyższej, no to niestety takie rzeczy trzeba wygrywać. Nie? W połowie meczu otrzymał Pan czerwoną kartkę. Według Pana sprawiedliwie? Jeżeli dostałem czerwoną kartkę, to znaczy, że sprawiedliwie. Nie wiem tylko, czy akurat był rzut karny, ale sędziowie twierdzą, że był. Nie ma co dyskutować. Jakie najbliższe mecze Was czekają? Najbliższe mecze wszystkie będą ciężkie. No. Jeżeli zostaniemy na pierwszym miejscu, no to każdy będzie się ustawiał na tego lidera. Inna sprawa to jest taka, że przyjeżdża miasto Pyrzyce, czy my jedziemy do Pyrzyc. Każdy się ustawia na lidera, dlatego wszystkie mecze, myślę, że do końca rundy, do końca sezonu będą ciężkie. No bo każdy chce wygrać z liderem, każdy chce wygrać z Pyrzycami, także taki nasz los. Dziękuję serdecznie. Pan Krystian Piwiński był naszym gościem. Na koniec oczywiście kilka słów o pogodzie. Co nas czeka w najbliższe weekendy? Drodzy Państwo, nadchodzi jesień. W najbliższy weekend temperatury nie będą już przekraczały 20 stopni, ale za to nie powinno zabraknąć słońca. Ciśnienie będzie rosło i w niedzielę wyniesie 1017 hektopaskali. Następny weekend jeszcze chłodniejszy, ale lato nadal nie powinno dać o sobie zapomnieć. Jednym zdaniem czeka nas złota polska jesień. Dobrze, że przynajmniej nie będzie padało. A w panoramie to już wszystko na dzisiaj. Zapraszamy jeszcze na retransmisję meczu Sokół Mieszko, która została przygotowana przez naszą redakcję. Przypominamy, że informacje cały czas można czytać i komentować na naszym portalu www.pyrzycka1.pl.
Natomiast w kolejnej panoramie spotkamy się 4 października. Udanego weekendu. Do zobaczenia. Do widzenia.